Dzień dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przewodnika po Elden Ring. W tym odcinku, moi drodzy, kontynuujemy sobie dalej naszą podróż, zdobywamy przedmioty, zaczynamy w miarę sympatycznie gierkę. Stąd też skończyliśmy ostatnio właśnie przy tym moście. Tu na górze zaraz uwolniliśmy Aleksandra na tej skale. I teraz możemy lecieć dalej. Teraz przywołujemy sobie konia i jedziemy przez cały most. Możecie zostawić tego przeciwnika, nie warto go zabijać obecnie. I tutaj na moście mamy do zebrania jeden przedmiot. Są to dwa kamienie kowalskie poziomu pierwszego. Zdecydowanie warto je zdobyć, to zawsze wam pozwoli ulepszyć sobie broń. Po przejechaniu mostu od razu po prawej stronie, moi drodzy, przy ognisku mamy handlarza. Jeśli chcecie, możecie sobie z nim pogadać. I też mamy, zobaczcie, czaszkę. Te czaszki respią się w różnych miejscach, w różnym czasie. Możecie je spotkać praktycznie non-stop. Jeśli chcecie, możecie je rozwalić sobie, rolując przez nie, bądź po prostu jak sobie po nich przejdziemy. Jak mi czekajcie. Zobaczcie, automatycznie mogę podnieść z niej złotą runę pierwszego poziomu. To też jest taki mały tip. Jeśli gdzieś widzicie na początku, jak jeździcie po tej pierwszej lokacji, to śmiało warto sobie to zebrać. Dobra, możemy z nim pogadać. Oh dear. Yeah, mate. I'm terribly sorry. Are you here as a customer? Nie każdy oczywiście kupiec będzie miał dla nas jakiś specyficzny dialog, aczkolwiek mamy zawsze u niego jakieś specyficzne przedmioty. To akurat zostało dodane w nowym patchu. I to jest naprawdę bardzo mały koszt, więc sobie możecie łatwo zapamiętać, że możecie sobie kupić u pierwszych handlarzy kamienie kowalskie poziomu pierwszego. Tego przed ostatnim patchem nie było, dlatego teraz jest gra dużo łatwiejsza na samym początku i nie trzeba faktycznie męczyć się z tymi kamieniami kowalskimi. Poza tym również sprzedaję marynowane mięso żółwia, które czasowo zwiększa dawanie energii. Jeśli chcecie, to też możecie sobie kupić. No i ma jeszcze rydwany ognia, informacje dotyczące rydwanów. Kwestia jest po prostu taka, żebyście zapamiętali, że tutaj jest handlarz, chociaż teraz już nie musicie, dzięki właśnie nowym feature'ze związanym z mapą. Dobra, wejdziemy sobie teraz kawałek dalej. Od razu po lewej stronie, moi drodzy, mamy kolejnego NPC-ta, który będzie NPC-tem z konkretnym questline'em. Już tutaj, jak widzicie, po lewej stronie znajduje się. Jest to D. There's no mistake. Is there? Death has left its mark once again. Albo po prostu wyjdę z gry, będzie szybciej. Sorry. Warto przejechać koło tego cmentarza właśnie tylko po to, żeby nie zbijać agro z tych szkieletów. Nie warto je zabijać, stracimy tylko niepotrzebnie czas. A w tym momencie moglibyśmy pogadać sobie z D. O, tutaj właśnie D stoi na ciele. Możemy sobie z nim pogadać. Ah, a tarnished are you? I'm known as D. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. The village here has been touched by death, and worse yet, it is home to a mariner. If you value your life, then go no further. The village here has been touched by... I to jest tylko tyle, jeśli chodzi o właśnie jego dialog obecnie. To dalej ruszy, ten jego cały dialog, w momencie, gdy uda nam się pokonać bossa tejże wioski. I jest tak, jak on wspominał właśnie, jest to po prostu marynarz. My sobie tam obok niego przejdziemy tylko po to, żeby zebrać kilka przedmiotów i aktywować sobie łaskę. I po prostu jak zabijemy tego marynarza, to warto wtedy z tym morowym korzeniem, którego otrzymamy po jego pokonaniu, wrócić do D. I automatycznie sprogresujemy jego questa. Przestawimy sobie konia, idźmy teraz dalej znowu po drodze, na dół. I tutaj właśnie, zobaczcie, mamy tą łaskę. Aktywujmy sobie ją na później. Tam już widzicie po właśnie tym takim ala zbiorniku wodnym, takiej rzeczce pływa sobie marynarz. To jest akurat boss, na razie go proponuję zostawić, on jest stosunkowo twardy. Wrócimy sobie do niego później. I przejdziemy sobie całą tą wioskę dookoła, boczkiem. Jeśli zagrajemy bossa, nie macie się że martwić, po prostu biegniemy dalej. I tutaj zaraz koło tego właśnie żółwia po lewej stronie, zobaczcie. Mamy dwa żółwie, no i oczywiście mamy impa. Jak widzicie, na dole ten imp ma włożony sztylet w czoło, to wystarczy użyć tylko jednego. Aktywujemy. Nawet jeśli nie wzięliście na samym początku, moi drodzy, kamiennych kluczy jako daru pogrzebowego, to tak czy siak jeden otrzymacie przy samej Roderice. I schodzimy na dół. To jest akurat bardzo ważne, może nie tyle co bardzo ważne, co bardzo przydatne. Poza tymi drzwiami znajduje się nasz pierwszy talizman. I jest to talizman zielonego żółwia. On wam po prostu regeneruje energię.
Zwiększa szybkość regeneracji energii. To jest taki, taka tarcza straw z Dark Soulsów, albo pierścień Lodilli. Jak najbardziej mega przydatny talizman. Bo tutaj, jak widzicie, w grze nie mamy pierścieni, mamy po prostu talizmany. I ilość talizmanów noszonych zwiększa nam się po prostu po pokonywaniu głównych bossów w grze. Teraz, moi drodzy, ruszymy sobie do Świętego Kościoła Mariki i tam otrzymamy niesamowity eliksir, drugą potkę, która będzie służyła właśnie do leczenia na samym początku. Zaś później przy okazji jeszcze będzie przedmiotem, który pozwoli wam łatwo pokonywać bossy. Ogólnie proponuję, bo na razie jeszcze po tej stronie, zobaczcie, mapy nie mamy, mapę znajdziemy dopiero gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Po prostu od tego miejsca, gdzie znaleźliśmy talizman, mniej więcej iść na południe. I gdzieś tutaj powinien być, tam jest cmentarz. Musimy sobie objechać dookoła. Można było zeskoczyć tutaj po tych skałkach. Dla bezpieczeństwa proponuję po prostu zejść z konia i skaczemy sobie. Tak, żeby się oczywiście nie zabić. Powolutku, nie spieszcie się. Zeskakujemy sobie powolutku. I teraz możemy odpalić właśnie konia. I przejeżdżamy sobie bezpośrednio do cmentarza. To jest właśnie kolejny cmentarz. I mamy kolejne runy do zebrania. Za darmo. Dlatego właśnie proponuję to jak najbardziej robić. Zawsze, gdy widzicie cmentarz, zajdźcie sobie. Bo jednorazowo otrzymujecie sporo run. To się nam przyda, żeby wbić sobie level na samym początku. I tutaj jeszcze przy okazji zamiast samych run mamy... Jak uda mi się tam skoczyć... Błagam cię, kozo. Stój. Książka z przepisami Fevora. Poziomu pierwszego. I ta książka nam dawała bodajże garnki snu, dokładnie. Też całkiem nowy buff w grze. Jeszcze go tak szczerze mówiąc zbytnio nie testowałem, ale może sobie na tej postaci przetestujemy. No i po zebraniu kilku tych run, teraz musimy się udać w tamtą stronę, na wschód, do tego kościoła. Tutaj powinniśmy móc bez problemu zeskoczyć na dół gdzieś. O, dokładnie w tym miejscu, ponownie korzystając z tych takich nagrobków. Zejdę sobie z konia dla bezpieczeństwa. I możemy podjechać do kościoła. Polecam wziąć tą drogę bardziej po lewej stronie, żeby się nie narażać gigantowi. Gigant może być nieco problematyczny. I od razu po lewej stronie tutaj proponuję zabić tego żuka, moi drodzy. Ten żuk da wam kolejny popiół wojny, który wam się może przydać. On jest zdecydowanie bardzo przydatnym popiołem wojny na sam początek gry, bo jest to właśnie święte ostrze. Jeśli będziecie robić jakiekolwiek dungeony związane właśnie z katakombami i szkieletami, to te święte ostrze wam bardzo, ale to bardzo ułatwi robotę, bo szkielety działają tak samo jak w przypadku Dark Soulsów jedynki. Czyli jeśli je zabijemy, to musimy jeszcze je dobić na ziemi. A używając buffa ze świętego ostrza, zabijamy je od razu na hita. No i po zebraniu tego popiołu wojny możemy nareszcie ruszyć do kościoła. I tym razem otrzymamy dwa kolejne przedmioty mega, mega przydatne. I za chwilę skorzystamy z ukrytego jednego portalu. Pierwsza rzecz, proponuję od razu automatycznie zebrać sobie łaskę. Teraz możemy skoczyć tutaj po prawej stronie zaraz od łaski i zdobyć właśnie niesamowity eliksir. Oraz szkarłatną kryształową łzę. I tutaj przy tym posągu Mariki mamy świętą łzę, która po prostu ulepsza nam butelkę Estusa na plus 1. Wsiadamy do ogniska, pierwsze co możemy zrobić, to automatycznie teraz otrzymujemy, zobaczcie, nową kategorię związaną z zmieszaniem niesamowitego eliksiru. I tutaj możemy sobie dodać kartę kryształową łzę, które po wmieszaniu przywraca połowę łącznych punktów zdrowia. I tym samym, moi drodzy, zobaczcie, mamy jeden taki dodatkowy Estus, który możemy sobie wybić. Mamy jeszcze rozmowę z Meliną, możemy z nią pogadać. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Jeśli interesuje was lore, to jak najbardziej proponuję zapytać, co chodzi. Very well. In Marika's own words, my lord.
and thy warriors. I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar, where ye will live and die. Well, perhaps that might serve you in lieu of a maiden's guidance. Jak sami widzicie, Melina nie jest naszą służką. Ona tylko po prostu pełni taką ala rolę służki, bo tak czy siak ma swój własny cel. Aczkolwiek właśnie dzięki temu, że ona z nami się tutaj porozumiewa, z nami tutaj podróżuje, to za każdym razem w takich konkretnych miejscach w grze otrzymamy od niej jakiś tam lore. No i mając teraz jeszcze świętą łzę, możemy wejść w kategorię butelki i sobie oczywiście wzmocnić butelkę. I tym samym mamy butelkę szkatną Kres plus 1. I teraz, moi drodzy, wyruszymy sobie na wschód. Wschód mapy. Na razie, jak widzicie, nie mogę dalej przejść. Tutaj po tej stronie znajduje się Kelit. Ale jest jeden ukryty teleport, który prowadzi nas właśnie questlinem D. Aczkolwiek możemy to troszeczkę oszukać, możemy to zrobić dużo szybciej. Za tym kościołem wyjeżdżamy sobie na rzekę i wjeżdżamy tutaj, zobaczcie, między drzewa do teleportu. Polecam oczywiście do niego wejść, automatycznie przeniesiemy się do innego miejsca. Jak widzicie, jesteśmy przy smoczych kurhanach Greyola. To jest boss. Uważajcie, nie podchodźcie do niego. I spojrzymy sobie na mapę, zobaczcie, jesteśmy na północnym wschodzie naszej obecnej mapy. To jest tak czy siak wschód, bo ta mapa ciągnie się daleko, daleko jeszcze na północ. Polecam od razu na samym początku otworzyć sobie drzwi. Jest to Sanktuarium Bestii. Przed nami ta bestia to jest NPC, to nie jest boss. Aczkolwiek na razie jeszcze nie proponuję z nim gadać. Pogadamy z nim dopiero później, gdy uda nam się sprogresować po części questline D. Teraz jeszcze tego nie róbcie. Odpalamy sobie po prostu łaskę i, moi drodzy, tym razem wyjeżdżamy sobie na zewnątrz i jedziemy od razu na prawo. Pokażę wam jeden secret. To jest fajny secret, bo to jest bardzo przydatny talizman na sam początek gry. Powiedziałbym nawet wręcz, że dużo bardziej przydatny niż ten talizman żółwia, ale aczkolwiek to zależy tylko i wyłącznie wszystko od was. Bo tak czy siak, po pokonaniu pierwszego bossa, jakim jest Margi, to trzymacie kolejny slot na talizman i będziecie dosyć szybko mogli nosić dwa talizmany. Podjeżdżamy sobie na kraniec i szukamy gałązki. Tutaj uważajcie, dlatego właśnie zabraliśmy sobie tą łaskę przy bestii, że jeśli zginiemy, to po prostu będziemy mogli z powrotem tutaj wrócić. Mamy gałąź, zeskakujemy na nią. Właściwie korzeń. Zeskakujemy jeszcze niżej. Aha. Czyżby to zostało spaczowane, czy mi się wydaje? Teraz spróbujemy jeszcze raz. Pierwszy raz tak zginąłem, szczerze mówiąc. Chyba że troszeczkę oni tutaj pozmieniali teraz udźwig. Mamy mały ciężar, powinno być lepiej. Zobaczymy. Można było nawet wszystko zdjąć na chwilę obecną. Naprawdę jestem w szoku. Zawsze tam schodziłem i to zawsze działało. Zrobimy to oczywiście jeszcze raz, zobaczymy. Może zostało to spaczowane i faktycznie dopiero później będziemy mogli tutaj zejść? Dobra, próbujemy raz jeszcze. Nie, od razu ginę, jak tylko tutaj próbuję zejść. Nie. To zostało całkowicie odcięte. Dlatego bardzo mi przykro, ale niestety nie pokażę wam jednego sekretu. To taki secret, który dałby wam możliwość właśnie zdobycia kolejnego fajnego talizmanu, ale no widzę, że jest to na chwilę obecną niemożliwe. Prawdopodobnie zostało to spaczowane, muszę sobie to potestować poza odcinkiem i wtedy najwyżej wam jeszcze dam znać. Teraz, moi drodzy, ruszymy sobie tutaj na południe. Po drodze zbierzemy sobie kilka przedmiotów i odblokujemy jeszcze kilka łask. To nam się też jak najbardziej przyda. Pierwsza rzecz to razu, jak widzicie, jest jedno takie złote drzewko małe. Przy tym drzewku zdobywamy sobie kolejne złote nasiono i to nam pozwoli zrobić kolejnego Estusa. I zjeżdżając dalej na południe. Dojeżdżamy sobie właśnie do łaski. Na ten most nie polecam wjeżdżać, zobaczcie, jest tam smok. Odblokujmy sobie łaskę.
Możemy automatycznie, szybciutko sobie wejść i... porozmawiać z Meliną? Forgive me. I've been testing you to determine if the Elden Ring would truly have you, if you had the metal to endure this long and arduous path. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. No i teraz mamy możliwość dostania się do twierdzy Okrągłego Stołu. Możemy tam jak najbardziej pójść. Let my hand rest upon you for but a moment. Jesteśmy właśnie w twierdzy Okrągłego Stołu. Ogólnie tutaj normalnie byśmy tak szybko nie doszli. Melina proponuje nam teleportację tutaj do tej twierdzy w momencie, gdy uzna, że jesteśmy tego godni. Czyli musielibyśmy przejść jakiś tam kawałek spory gry, przejść do jakiejś innej lokacji i z racji tego, że udało nam się magicznym teleportem przenieść na Kelic, który jest dosyć późną lokacją i taką wręcz bym powiedział, że ta część Kelic, czyli te smocze kurhany, jest endgame'ową częścią lokacji. Stąd też właśnie automatycznie udało nam się sprogresować po części dialog Meliny. I mimo iż gra tak jakby ruszyła w dalszą fazę, to na szczęście w tym momencie jeszcze w żaden sposób nie zaburzamy sobie poprzednich ani innych questów pobocznych, których znajdziemy właśnie tutaj w pogrobnie. Dlatego tym się nie musicie martwić, możecie tu spokojnie przyjść. Na samym początku, jak tutaj dotarliśmy, możemy sobie porozmawiać z każdym NPC-tem, jest ich tutaj kilku i to oczywiście zrobimy, bo też automatycznie otrzymacie w tym momencie dostęp do kilku przedmiotów, inkantacji oraz loru dotyczącego samej gry. Na samym początku warto pogadać z Gideonem, jest to wszechwiedzący. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. There's nothing left to say. Be at your leisure. No jak widzicie, Gideon właśnie powiedział informację o tym, że to jest, że jesteśmy tylko gościem tejże lokacji. Jeśli spojrzycie sobie teraz nad moją właśnie ten napis odbicie, czyli to mój skill w tarczy do parowania, zobaczcie, mam taką żółtą, żółtą kulkę. I jak naciskam sobie atak teraz, to nic się nie dzieje, nie da się atakować tej lokacji. Właśnie to jest hub, w którym nie możemy nikogo zabić. Po prawej stronie od razu mamy drzwi, które są zamknięte i one się otworzą dopiero, gdy pokonamy pierwszego głównego bossa, jakim jest właśnie Godric. Od razu koło tego całego stołu mamy brata Korchyna. Jest to nauczyciel inkantacji, czyli ktoś zdecydowanie dla mnie. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations. The strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. Przewodnictwo łaski, czyli te takie właśnie żółte linie, o których wspominałem w pierwszym odcinku, jak najbardziej dostrzegamy. Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Jak najbardziej możemy się nauczyć, mamy też modlitwę. Oczywiście nic na razie nie kupię, ze względu na to, że po prostu nie posiadam żadnych dusz, żeby to kupić. Aczkolwiek jest kilka fajnych tutaj inkantacji, które warto będzie sobie zainwestować w późniejszym czasie.
May the Golden Order shine through you. Rad Corchion jest związany z jednym zakończeniem sekretnym oraz oczywiście z jednym głównym, czy nie, Boże, nie głównym, tylko z jednym takim dłuższym questlinem. Ale to dopiero później. Mamy ponownie dni. Ah, we meet again. I'm glad you took my warning to heart. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number. Nie pokonaliśmy tego kościeja, tego całego właśnie marynarza, stąd też dobrze, że tego nie zrobiliśmy. Oczywiście my go pokonamy i wtedy ruszymy jego questline dalej. Tutaj mamy Dialosa. Ah, hello. You must be new here. I'm... well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant. But fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my house. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Honestly, she's such a little tomboy. No i tym samym mamy pierwszego questa właśnie od Dialosa. Lanię dopiero znajdziemy sobie później, gdy pokonamy również pierwszego bossa. Teraz, jeśli pójdziemy sobie na lewo, automatycznie przechodzimy do kolejnej części. To jest biblioteka, która się otworzy właściwie już niedługo. Mamy kolejnego NPC-ta, który akurat nie mówi w ogóle. I otrzymujemy od niego gest, czego chcesz. Właściwie od niej. Jeden z kawałek dalej, to jest kolejna lokacja, która się otworzy dopiero później. Ona jest związana z NPC-tem Dunk Eaterem, którego widzieliśmy w pierwszej cutscence gry. Zaś tutaj mamy naszego handlarza. Cienie bliźniaczej służki. Jej możemy oferować dzwonek kulisty, który odblokowuje nam nowe przedmioty w sklepie, a na chwilę obecną sprzedaje nam kilka właśnie całkiem przydatnych przedmiotów, takich jak łuki runiczne, kamień pamięci, czy też klucze kamiennego miecza. Te dwie rzeczy zdecydowanie będzie warto kupić, aczkolwiek na razie jeszcze nie mamy na to dusz. Kamienie pamięci są tyle fajne, że to są jako przedmioty kluczowe, i nie musimy wbijać jakiejś tam statystyki, tak jak to było w przypadku Soulsów, wystarczy tylko kupić sobie ten amulet i automatycznie mamy plus jeden do zaklęć. To jest akurat genialne w tej grze. No i wrócimy się dookoła, pójdziemy sobie jeszcze na lewo. Tutaj teraz po prawej stronie mamy Fiję. Fiję sobie na razie zostawimy, pogadamy z nią dopiero później. Ona też jest związana z jednym questlinem. Zaś tutaj mamy Kowala. Your new face. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. Możemy porozmawiać o jego łańcuchach na nogach. Jak widzicie, ma łańcuch przykuty do ściany. I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. No, don't read too much into it. I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time, technique never fails. Besides, it helps me forget the sheer terror of her. Królowej Mariki. Jeśli chodzi o Hyuga, to możemy nakładać na niego popioły w wojnie, jeśli nie posiadamy żadnej osełki. I to też można zrobić sobie, jeśli chcecie. Ja osobiście założę sobie ten święte ostrze, ponieważ i tak posiadam wiarę, to mi się będzie ładnie skalować. I to mi też pomoże w późniejszych etapach gry. A tak czy siak będę miał troszeczkę więcej obrażeń niż obecnie. Więc czemu je? Poza tym możemy powielać popioły wojny, czyli jeśli mamy dwie na przykład broni, chcemy korzystać z dwóch broni z tego jednego samego popiołu wojny, to możemy za pomocą zagubionych popiołów wojny sobie je po prostu zduplikować. Te zagubione popioły wojny akurat występują w wielu lokacjach i też niektórzy handlarze je sprzedają. No i oczywiście możemy wzmacniać u niego oręż i u tego kowala już możemy robić bronię do plus 25, jeśli chodzi o zwykłe bronie, albo do plus 10, jeśli chodzi o unikatowe bronie. Od plus 0 do plus 25, albo od plus 0 do plus 10 możemy właśnie u niego robić. I na razie to było tyle, jeśli chodzi o Hyuga.
Tutaj, za tymi drzwiami jest kolejna lokacja, która się otworzy do questa związanego właśnie z Fiją, która znajduje się w tym pomieszczeniu. A jeśli zejdziemy sobie na dół, to od razu po lewej stronie, zobaczcie, mamy Impa. I tu możemy użyć klucz kamiennego miecza. Na samym początku jeszcze nie proponuję tam iść, bo nie ma tam nic wartościowego. Tam po prostu mamy dwie te ściany, musimy użyć łącznie dwóch kluczy. I znajdziemy sobie broń w postaci kuszy. Oraz, o ile dobrze pamiętam, w drugiej części znajdował się chyba talizman albo kostur. I to by było tyle, jeśli chodzi o okrągły stół na razie. Teraz możemy z powrotem wrócić, moi drodzy, na Kelit. Tutaj po prawej stronie, do tego wielkiego mostu Farum. Tam, skąd przed chwilą przyszliśmy, i zejdziemy sobie jeszcze do jednej wieży, aby zdobyć właśnie jeden kamień pamięci. Oraz kolejną łaskę. Kelit jest, tak jak mówiłem, wspominałem wcześniej, endgame'owo po części lokacją, dlatego tutaj nie proponuję walczyć z tymi mobami. Zadają ogromne ilości obrażeń, zabiją was na hitka właściwie. Proponuję sobie po prostu koło nich przejechać i je zostawić w spokoju. I tak samo tej lokacji na samym początku w ogóle robić nie będziemy. Obiedźmy sobie to całą skałę dookoła. Tutaj możemy na korzeń zeskoczyć. I trzymajcie się prawej strony, nie jedźcie środkiem drogi. Zobaczcie, tam są takie bomby, miny. Jeśli w nie wjedziecie, to macie automatycznie truciznę na głowie. Przejeżdżałem przez most. To jest jedna właśnie z tych twierdz. Twierdz Zwierz Magów. Jako zagadka. I na jej szczycie właśnie znajduje się kamień pamięci. To też warto jest jak najbardziej zrobić teraz już. Podjeżdżamy sobie do łaski. Aktywujemy. I zobaczcie, że jeśli teraz bym chciał wejść do tej wieży, to niestety mam taką barierę. Jest to wieża Lene. Nie mogę przez nią przejść. Normalnie byłaby zagadka na tym impie, aczkolwiek to zostało zniszczone. Głównie dlatego, że to jest taka zagadka właśnie, że mamy się dostać na górę bez otwierania tej bariery. Dlatego podjeżdżamy sobie na ten wir, skierujemy naszego konia w stronę tego małego budynku i skaczemy po prostu raz. Upadamy na dach, schodzimy z konia i delikatnie ześlizgujemy się na balkon. I tym samym właśnie wchodzimy na szczyt wieży. Mamy windę. Obchodzimy znowu dookoła i mamy skrzynkę. I teraz zobaczcie, jeśli wam pokażę status, miejsca pamięci posiadam tylko i wyłącznie dwa. Jeśli podniosę ten przedmiot, jest to kamień pamięci, automatycznie w statusie mam już trzecie miejsce. I ten przedmiot jako kamień pamięci zalicza nam się jako przedmiot kluczowy. To jest właśnie genialne w tym całym systemie. Mając to załatwione, możemy nareszcie się wrócić do kościołu Mariki, do trzeciego kościoła Mariki. Tam, gdzie znaleźliśmy właśnie tą tepkę. I progresujemy dalej w dół, zbieramy mapę. Idziemy jeszcze do drzewa, zbieramy tutaj właśnie łzy do niesamowitego eliksiru. I jedziemy dalej na południe. Dobra, teraz jeszcze zanim sobie pójdziemy, oczywiście sobie ulepszymy tutaj jedną butelkę, dodając ładunek. Mamy jedno złote nasiono. I teraz kierujemy się w stronę mapy. Potem tutaj do ruin. I przy okazji tutaj po drodze jeszcze zbierzemy sobie nasiona ze złotego drzewa. Kierujemy się po prostu prosto na to złote drzewo, które widzimy tutaj w oddali. Ponownie pomijamy wszystkich wrogów, nie walczymy z nikim po drodze. Tutaj przy tym drzewie jeszcze będzie znajdował się jeden żuk, którego warto zabić po kolejny popiół wojny. Nie każdy popiół wojny będzie w postaci właśnie żuka, ale większość jak najbardziej tak. Objeżdżamy cały czas dookoła, idziemy właśnie w stronę tego drzewa. Tutaj mamy studnię, ta studnia się przyda na później. Warto sobie po prostu tutaj podjechać, tylko po to, żeby się odblokowała. Jedziemy dalej. I teraz jeszcze są inne rodzaje żuków. To jest właśnie żuk czerwony, on nam zregeneruje estusy do zleczenia. Żuk niebieski zregeneruje nam estusy do many. Zaś żuki innego koloru dają nam albo właśnie odłamki, albo dają nam popioły wojny. I tutaj na tymże słoju posiadamy kolczasto pękniętą łzę oraz zielonociekłą kryształową łzę.
Tutaj po tej stronie, gdzieś chyba wyżej na tej górce bodajże, znajdował się żuk z popiołem wojny. Czekajcie, muszę go znaleźć. Nie, tam jest niżej troszeczkę. Podjeżdżamy na niego, zabijamy go. Jak widzicie, kolor ma tym razem biały. I uwaga, bo tu jest kilku wrogów. Chciałbym go zabić dosyć szybko, ale i tak wlecę w nich, jak widzicie. Pięknie. Jest to rzucenie na ziemię. Całkiem fajny. Całkiem fajny popiół wojny pod siłę. Podjeżdżamy sobie szybciutko tutaj. Do pierwszego znacznika mamy mapę. Wschodnie pogrobno. Tu przy tym niedźwiedziu polecam od razu zziąć i uciekać. Jest to książka z przepisami wojownika nomadów. I tu jeszcze przy wozie mamy jakieś śmieci. Dzięki kości bestii możecie sobie też zebrać. I jedziemy dalej na południe. Tu już słyszymy na górze, jak ktoś wyje. Jest to właśnie kolejny NPC. A te przepisy, moi drodzy, dają wam możliwość tworzenia garnków zepsucia oraz garnków zepsucia ze sznurkiem. Przechodzimy sobie te ruiny dookoła. Ważne jest, żeby tutaj przyjść tylko po to, żeby usłyszeć ten krzyk. Ten krzyk, ten wycie tego wilka na samej górze. Zobaczcie, on tam siedzi na górze. Na razie jeszcze z nim nie pogadamy. To znajduje się właśnie w tym miejscu. Mamy już nawet ikonkę Blight Półwilk. Obejdźmy sobie całą tą twierdzę dookoła. Tutaj uwaga. Zdecydowanie warto tutaj uważać, bo jest tutaj kolejny niedźwiedź potężny. Możemy zebrać sobie ten przedmiot. Jest to złoty rund 2. Chodzimy dookoła i teraz proponuję od razu hucnąć i się skradać. Po lewej stronie od razu przy wejściu mamy skrzynkę. Otwieramy ją. Jest to kamień kowalski drugiego poziomu. I znowu się skradamy. I zaraz koło tego niedźwiedzia wchodzimy na dół do piwnicy. Chcę szybciutko sobie przejść koło niego i zejść na dół. Otwieramy drzwi. Mamy kolejną skrzyneczkę. I jest to talizman topora. Talizman topora zwiększa wam obrażenia od ładowanych ataków. Teraz musimy znowu przymknąć koło niedźwiedzia. Jeśli wam się uda zakraść koło niego, będzie w porządku. Jeśli nie, to trudno. Teraz ruszymy sobie dalej na południe. Zaraz koło tego fortu zbierzemy łaskę. A potem ruszymy sobie tutaj na cmentarz. I objedziemy całą tą górę dookoła, żeby zebrać kolejną łaskę. W taki sposób. Możemy bezpośrednio jechać drogą tutaj na południe. Od razu po lewej stronie zaraz będziemy mieli... Zobaczcie notatkę. Jest to notatka deweloperska. Zapraszam do interesów. A to oznacza, że mamy tutaj kolejnego handlarza. Oh, welcome, dear customer. Yes, right this way. Welcome, you please. I'm hungry. Ten handlarz sprzedaje, jak możecie zauważyć, ginące krwawe palce, jakieś tutaj przedmioty do tworzenia, do kraftowania. Mamy również różne książki z przepisami płatnerza oraz wojownika nomadów. Mamy też kilka kamieni kowalskich, jeden. I tutaj możemy robić szlachetne mięso oraz garnek webiący bestie. Więc jeśli coś potrzebujecie, śmiało możecie kupić. Jedziemy dalej do pierwszego znacznika. Proponuję, zanim jeszcze skoczycie sobie tutaj koło tej twierdzy, proponuję zebrać łaskę, bo możecie tutaj na górze zginąć. Tam musimy tylko skoczyć po jedną rzecz, aczkolwiek tak jest zawsze bezpieczniej. Odpalamy sobie po prostu łaskę. I jedziemy w stronę twierdzy. Na razie z nikim nie będziemy walczyć, po prostu chcę tu wjechać tylko po to, żeby zebrać właśnie kolejne złote nasiono. Podjeżdżamy do drzewka. Zbieramy złote nasionko. I jedziemy znowu na dół. Tym razem jedziemy do drugiego znacznika. Uwaga, żebyście się tylko nie zabili. Jak zeskakujemy w przepaść na koniu, to też można się zabić, dlatego uważajcie. Jest i kolejny cmentarz. Tutaj otrzymamy kolejne złote runy. Ogólnie tych wilków zabijać nie musicie, aczkolwiek jeśli nie chcecie, żeby wam przeszkadzały, to śmiało. One są dosyć proste do pokonania.
Ten jest troszeczkę mocniejszy z białym wilkiem. No, chyba zginę w takim tempie. I zbieramy sobie runy. I tutaj jeszcze jedna została. Pięknie. A, tu jest jeszcze jedna, nieważne. No i mając zebrane runy oczywiście. A, tam jeszcze jedna jest, o właśnie. Bym zapomniał, nie można tak zostawiać run, to są darmowe dusze. I teraz objeżdżamy sobie całą tą górę dookoła i wjeżdżamy na kolejną drogę do znacznika trzeciego. Podjeżdżamy sobie jeszcze kawałek dalej. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zebrać tutaj łaskę zaraz po lewej stronie. Gdzieś ona się tutaj znajdowała. Kawałek dalej chyba jeszcze. Tak, jest tutaj. Możemy sobie aktywować łaskę, możemy od razu odpocząć, bo powinniśmy jeszcze móc zrobić kolejnego Estusa. Tylko nie pamiętam, czy to było teraz już jedna i jedno tylko nasiono, czy już dwa akurat trzeba. Już dwóch, już dwóch trzeba nasion. Ale to spokojnie, za chwilę zbierzemy kolejne nasiono. I teraz jeśli mamy to wyczyszczone, to możemy sobie zabrać potem te znaczniki. I tym razem jedziemy tutaj na południe. Zajeżdżamy mniej więcej w to miejsce, bo tutaj mamy mapę. I tutaj po drodze jeszcze znajdziemy kolejną rzecz do zebrania. Mamy kilka tam kamieni kowalskich oraz broń. Już tym razem startową pod siłę. Oraz jeszcze jakiś tam złoty run jeden. No i przy okazji jeszcze na moście mamy kilka przedmiotów też wartych uwagi. Tutaj uwaga, ta z tyłu balista będzie do was strzelać. Staracie się jechać dosyć szybko, nie zatrzymywać się. Tutaj od razu po lewej stronie mamy do zebrania właśnie trzy kamienie kowalskie, jeden. Zaś w tym miejscu klucz kamiennego miecza. Po przejechaniu przez od razu idziemy sobie na prawo. Mamy łaskę do zebrania. I jedziemy dalej. To jest już południe, południe pogrobna. To jest troszeczkę inna lokacja, troszeczkę mocniejsza, trudniejsza lokacja. Aczkolwiek nadal jeszcze proponowana przed samym wejściem do zamku burzowego i walką z bossami. Tu od razu po lewej stronie na drodze, zobaczcie, mamy Irynę, kolejnego NPC-a, aczkolwiek na razie nie proponuję z nią rozmawiać. Spogadamy sobie z nią dopiero później, gdy zaczniemy zajmować się tą lokacją. Jedźmy sobie dalej drogą na południe. I teraz tutaj od lewej strony podjeżdżamy. Na tej właśnie karawanie mamy gwiazdę zaranną. Tutaj przy tym ciele mamy plasterek białego mięsa, złoty run 2 oraz kamień kowalski 2. Mając to zebrane, możemy jechać dalej. Tu proponuję od razu wyjść z gry i wejść szybciutko, bo przed nami jest żuk do wybicia, a nie chcemy mieć przeciwników na plecach. Zeskakujemy i oczywiście zabijamy żuka. Już widzicie nawet, że ten żuk ma dużo więcej zdrowia. Otrzymujemy potężny strzał. Nic ciekawego, aczkolwiek zawsze, jeśli chcecie być perfekcjonistą, to macie kolejny popiół do kolekcji. Jedziemy dalej na południe. Zobaczcie, tutaj mamy już mapę. Aczkolwiek jeszcze tutaj od razu po lewej stronie mamy handlarza i łaskę. Polecam śmiało na początku zaznaczyć sobie łaskę. A jeśli chodzi o tego handlarza, to on sprzedaje, zobaczcie, już jedną sztukę kamienia kowalskiego 2. Mamy kolejny klucz kamiennego miecza.
Mamy medalion z bursztynem szkarłatnym, który zwiększa maksymalną liczbę zdrowia, jest to talizman. Miecz półtoraręczny, jakiś tam kukri, też całkiem w porządku handlarz. Ten klucz warto będzie kupić później. Idziemy dalej na południe. Aż do mapy. Zbieramy sobie mapkę. Uwaga, bo tutaj gigant z daleka będzie strzelał. Jedziemy kawałek jeszcze prosto i skręcamy tutaj na prawo, wskakujemy na górę. Po kolejną właśnie złote nasiono. Mamy złote nasiono i możemy się wracać. Oczywiście niestety nie możemy się teraz tepnąć, bo cały czas gigant nas atakuje. Po prostu się cofnijmy normalnie z bucisza. Jeśli nie będziecie się zatrzymywać, to raczej was nie trafi. Podjedziemy sobie do łaski i wbijemy sobie kolejnego staka, jeśli chodzi o butelkę. I ten sam mamy, 7 butelek. Plus 1. Ale to się już za chwilę właściwie zmieni. Teraz, moi drodzy. Skoczymy sobie tutaj na górę. To jest kolejna wieża, tak jak w przypadku właśnie wieży Lene. Tutaj również możemy zdobyć kolejny kamień pamięci. Aczkolwiek polecam celować w tą wieżę. Na tej wieży znajduje się jedna z najlepszych tarcz średnich w całej grze. I też zdecydowanie na samym początku. Jest to wielka skorupa żółwia. Od razu proponuję ją założyć. I mimo iż nie możecie nią parować, moi drodzy, ona posiada umiejętność barykady. Ja niestety nie posiadam jeszcze siły, dlatego muszę chwilę poczekać. Ale jeśli chodzi o barykadę, to ona po prostu nam bardzo, ale to bardzo zwiększa stabilność, wzmocni osłony, przez co tak szybko nie spadnie nam stamina, gdy będziemy się bronić. Ale z tego co patrzę, to ona została znerfiona, bo ona... Aha! Ona została znerfiona, moi drodzy. Przed patchem ona miała 100% odporności na fizyczne. To nieważne. Nie jest już najlepszą tarczą. Mimo wszystko warto ją nosić ze względu na to, że posiada, zobaczcie, szybkość odzyskiwania energii. To jest właśnie tarcza traw, która była broken i najwyraźniej została znerfiona przez From Software. Trudno. Teraz zeskakujemy na dół, podchodzimy do tej wieżyczki. I to jest właśnie kolejna wieżyczka, w której akurat tutaj musimy już rozwiązać zagadkę. Podchodzimy sobie do tego impa, czytamy informacje. Mamy znaleźć 3 mądre bestie. Pierwsza mądra bestia będzie znajdować się po tej stronie, po prawej zaraz. W krzakach, jest to żółw. Zabijamy. Drugi żółw znajduje się na głównej drodze. Zaś trzeci żółw znajduje się tutaj, na środku tego bajorka. On jest akurat niewidoczny. Wystarczy ustawić się na środku i go uderzyć. I tym samym otworzyła się pieczęć wieży. To nam pozwala zebrać kolejny talizman pamięci i otrzymujemy kolejny slot do czarów i inkantacji. Pięknie. Tym samym możemy się wrócić z powrotem do łaski. Teraz, moi drodzy, bo zebrałem sobie w tej całej karawanie, tutaj na samym początku po drodze, jak jechaliśmy przez most ofiarny, gwiazdę zaranną. To jest fajny właśnie, bo fajna broń dla każdego, kto gra buildem pod siłę. Jest to dosyć lekka broń. Jest taka broń jednoręczna. Głównie dlatego, że skaluje się całkiem nieźle od siły i dodatkowo jeszcze posiada te nagromadzenie krwawienia. I to jest naprawdę mega potężne w tej grze. Jeśli chcecie taką lekko broń pod krwawienie i pod siłę, zdecydowanie polecam. Teraz, moi drodzy, musimy ruszyć sobie tutaj na zachód. Skakujemy tutaj do tego kościoła. Po tym jedziemy na górę, zdobywamy tutaj kolejną łaskę. I objeżdżamy tą lokację tak tutaj dookoła ładnie. Na dole zjeżdżamy sobie na dół i podjeżdżamy do kolejnej łaski. Teraz bierzemy sobie kolejne złote łzy oraz jedną z lepszych inkantacji na sam początek gry dla każdego, kto gra pod wiarę. Przy chatce możemy sobie tutaj zebrać jeszcze przedmiot. Jest to po prostu żółty węgielek. Jak widzicie, są szczury, które mają złote oczy. Uwaga, one nakładają efekt szaleństwa. Starajcie się nie walczyć z nimi, po prostu przejedźcie sobie dookoła. Skakujemy tutaj właśnie po skałkach na górę. I w kościele mamy
Płomień Szału oraz Świętą Łzę kolejną. Idziemy do drugiego znacznika. Jeśli chcecie, możecie przejechać przez wioskę. Tutaj macie do zdobycia jedną tarczę, która nie jest jakaś super specjalna, ale zawsze do kolekcji. Jest to drewniana tarcza ognistego herbu. I podjeżdżamy właśnie sobie tutaj do drugiego znacznika. Mamy kolejną łaskę. Teraz objeżdżamy sobie całą górkę dookoła i staramy się zjechać na dół. Możemy właśnie w tym miejscu, przy tym pierwszym filarze, spaść na dół. Odwracamy się. Jedziemy dookoła. I odblokowujemy sobie kolejną łaskę. I już prawie kończymy to całą lokację, jeśli chodzi o sam eksport i zdobywanie podstawowych przedmiotów. Kolejnym naszym punktem będzie dotarcie do tego kościoła. Kolejnym punktem będzie zejście tutaj w ruinach na sam dół. No i kolejnym punktem będzie zajechanie do tego kościoła po kolejną Świętą Łzę. Tutaj mamy kolejne dwie łzy. Jak widzicie, no ja to wam pokazuję taką drogę, dzięki której zdobędziemy sobie na początku fajne bronie na start. Zdobędziemy sobie również mnóstwo ciekawych przedmiotów, jeśli chodzi właśnie o złote nasiona, o święte łzy, o inkantacje, jakieś tam czary, bo czary też zaraz zdobędziemy, zdobędziemy też zaraz kostur i tym samym będziecie mogli sobie tak naprawdę wybrać build, jaki chcecie od samego początku. To wam pozwoli właśnie w miarę sympatycznie, w miarę łatwo i gładko zacząć grę. Zaraz jeszcze za tą właśnie królową tych pół ludzi mamy żelazny liść i wjeżdżamy sobie na górę. Dojeżdżamy właśnie do kościoła. Klasycznie, na samym początku proponuję od razu sobie aktywować łaskę. Jest to kościół pielgrzymki. Podnosimy sobie kolejną świętą łzę, tym razem przy posągu Radagona. I jedziemy w stronę ruin. W ruinach znajdziemy broń dla buildu pod wiarę. Całkiem fajną broń, którą śmiało można przechodzić nawet całą grę. Taka mała wskazówka, bo to są ruiny. Jeśli widzicie na mapie jakiekolwiek ruiny, tak jak na przykład było tutaj właśnie w tym przypadku leśne ruiny pół ludzi, to w każdych tych ruinach znajdujemy właśnie schody. I te schody to są właśnie takie ala... jak to się nazywa dokładnie? Takie ala... dungeony? Takie malutkie, w których albo mamy właśnie jakiegoś małego bossa jednego, albo mamy po prostu skrzynkę. Mamy dwóch wrogów tutaj do pokonania, proponuję ich zabić, bo możecie mieć problem z otwarciem skrzynki i przeżyciem. Po prostu bronimy się tarczą. Atakujemy atakiem po zasłonie. I zabijamy jak najszybciej przeciwników. Poczekam, bo stamina im brakuje. Pięknie. I otwieramy sobie drzwi. I tym samym w skrzyneczce znajdujemy skrzydlatą kosę. To jest broń, którą ja będę osobiście używał. Bardzo fajna broń, jest to kosa dwuręczna, waży 7,5 jednostek, ma split damage pomiędzy świętymi obrażeniami oraz fizycznymi, wymaga 24 wiary, 16 siły oraz 16 zręczności. Aczkolwiek jest naprawdę mega sympatyczną kosą. No i przekaz jeszcze powoduje krwawienie. Polecam zdecydowanie. Wracamy na górę. Jedziemy teraz do trzeciego znacznika, czyli do kolejnego kościoła.
tutaj po drodze mamy jeszcze więzienie, w którym znajduje się boss, aczkolwiek nie polecam go robić na razie, jest bardzo ciężki i nie warto go robić po prostu na chwilę obecną. Nic ciekawego z niego nie stajemy. Uwaga, nie wchodźcie frontem, bo mamy dwóch rycerzy bezgłowych, po prostu widzicie sobie bokiem. Jest to czwarte kościół Mariki i tym samym mamy kolejną świętą łzę. Aktywujemy sobie łaskę i możemy ulepszyć butelkę Stusa na plus 3 już właściwie. Raz oraz dwa. Pięknie. I teraz, moi drodzy, pojedziemy sobie do tej chatki. To jest ostatnia rzecz, którą chcemy zrobić na tej mapie na chwilę obecną. Dopiero później tutaj wrócimy. I to jest właśnie też bardzo wręcz kluczowa rzecz do zrobienia teraz. I też przy okazji sobie zakończymy odcinek. W tych ruinach, moi drodzy, również jak widzicie, są schody i tam znajduje się jeden NPC, jest to Selen. Aczkolwiek nie proponuję teraz tam wchodzić, nie chciałbym, żebyście sobie zepsuli jakiś questline, bo z nią jest taki jeden dłuższy quest. Zostawcie to na razie w spokoju. Wrócimy sobie tutaj w momencie, gdy faktycznie będziemy mogli sprogresować dalej questa u Selen. Podjeżdżamy sobie właśnie do tej chatki, zbieramy łaskę i pogadamy sobie z tym handlarzem. It's been an age since I've seen a customer. How can I help here at the end of the earth? I ten handlarz, moi drodzy, sprzedaje 3 kamienie kowalskie poziomu drugiego. Jest to mega, mega sympatyczna rzecz. Ma też również, klucze kamiennego miecza, ma również Zweihander, miecz dwuręczny, jeśli chcecie właśnie taki big bojowy miecz dwuręczny. Śmiało. Posiada również jeden właśnie zagubiony po piwojny, przez co możecie sobie zduplikować jeden. I najważniejszy przedmiot, jakim jest latarnia. To musimy sobie kupić zdecydowanie. Potrzebuję 1800 run. Mając za sobą już 3 cmentarze, powinniście mieć wystarczająco run do użytkowych, żeby to sobie aktywować. Złote runy, jeden dają 200 dusz na sztukę. Za sztukę to możemy sobie aktywować 6. I tym samym kupujemy sobie lampę. Czy też latarnię, sorry. Warto ją sobie dopisać do sakwy, jako na przykład właśnie tutaj skrót pod lewo, bądź też pod dół, nie ma znaczenia. I tym samym mamy źródło światła, które nie musimy nosić w lewe ręce i możemy sobie eksplorować wszystkie ciemne dungeony. Ale moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzu, co myślicie, a ja, moi drodzy, się z wami żegnam. Na razie, trzymajcie się, cześć.